Cześć! Dzisiaj krótka prezentacja przystanku kolejowego Gryźliny. Zapraszam! Znajdujemy się na peronie przystanku osobowego Gryźliny. Przystanek ma tylko jeden peron, jak widać. Oprócz tego, centralnie tutaj obok przystanku znajduje się SSP, które już nagrałem. Przystanek, jak znam życie, pojawi się wcześniej, ale miejcie świadomość, że to SSP jest nagrane i pojawi się no, w najbliższym czasie. Tutaj mamy rozkład jazdy. Rozkład jazdy jest bardzo ubogi, gdyż kursuje tutaj 5 par pociągów dziennie, czyli 10 pociągów dziennie z pociągów regionalnych, bo tutaj na stacji Gryźliny, w zasadzie na przystanku osobowym, kursują tylko pociągi regionalne, gdyż Intercity jeździ tutaj no drugie tyle, więc jeżeli chodzi o regio, to jest tutaj bieda. Przystanek jest po modernizacji, mamy tutaj piękną, szklaną wiatkę i ogólnie nowe płyty peronowe, nowe wszystko. Tutaj kiedyś możecie sobie zobaczyć na Street View z linku w opisie, jak tutaj to wyglądało jeszcze, no jeszcze 3-4 lata temu. Jak był początek mojego kanału, to jeszcze ta linia była przed modernizacją i tutaj nie było wszystko zakombudzione, tylko zwusowo-telkusowane. Były takie wszystkie przejazdy mniej więcej, albo no większość przejazdów kategorii C wyglądała tak jak przez kolejowy w Stawigudzie na ulicy Olsztyńskiej. Także dobrze, to już wszystko, przenosimy się do ciekawostek. Jestem dzisiaj jakiś naprawdę roztargniony, ponieważ prawie zapomniałem o szlakach. W tym kierunku mamy szlak na Olsztyn i przy okazji najbliższy przystanek osobowy w tamtą stronę to Stawiguda. A w przeciwnym kierunku mamy szlak na Działdowo i przy okazji najbliższy przystanek osobowy w tą stronę to Olsztynek. Na tle szlaku na Olsztyn liczyłem, że uda się wyjrzeć SSP w Gryźlinach na ulicy Grzybowej, aczkolwiek niestety wyjrzeć się nie udało. Także ciekawostki. Ciekawostka pierwsza. W Gryźlinach znajduje się lotnisko, które jest aktualnie po mojej prawej stronie. Niestety zasłaniają je domy. Oraz ciekawostka druga. W latach 1975-1998 Gryźliny należały do województwa olsztyńskiego. Także dobrze, to już by było na tyle. A z tego miejsca zdawał dla Was rację Mati08. Cześć!